Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja z takiego bardzo nietypowego miejsca dla siebie, ponieważ tutaj z mojej sypialni się do Was odzywam. Przed chwileczką pomyłam pędzle i pomyślałam sobie, że przysiądę, żeby rozpocząć tego vloga. Przepraszam, tak patrzę w podgląd, bo coś nie wiem, czy ta kamera ostrzy, czy nie ostrzy. I tak nieważne. Na pewno będę musiała nowy aparat kupić. No i tak sobie pomyślałam, że przy okazji zaraz wezmę i powystawiam ze 2-3 rzeczy na Vinted, bo troszkę mi tych rzeczy poszło, a ostatnio też robiłam sobie przegląd szafy innej, tym razem innej, i też tam znalazłam kilka fajnych, ciekawych perełek, których chcę się pozbyć. Po prostu chcę się pozbyć, bo ich nie używam. To już nie jest moja kolorystyka, czyli to, co Wam kiedyś też powiedziałam, że teraz kładę naprawdę nacisk na rzeczy, których ja będę się dobrze czuła, jeżeli chodzi o kolor. No i wszystkie takie właśnie jaskrawe, niebieskie, zielone, różne odcienie czerwieni, żółci, fioletów będą znikały z mojej szafy. Dlatego, że ja się w tych kolorach nie czuję, pomimo tego, że wiem, że niektóre kolory to są moje kolory i wiem, że też niektóre kolory bardzo podkreślają mój typ urody, to jednak stwierdziłam, że wolę mieć klasykę u siebie w szafie i wolę się takimi rzeczami otaczać, aniżeli, wiecie, mieć szafy wypełnione różnymi ubraniami, z których, nie wiem, w 50 czy 60 nawet procentach już nigdy nie założę, bo właśnie, bo to nie jest kolor, w którym ja chciałabym się widzieć i w którym dobrze się czuję. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Dobrze, kochani, ja wracam do pracy. Was oczywiście zapraszam do oglądania, czyli tradycyjnie zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! I voilà, moje najprostsze śniadanie świata, czyli jajecznica, zwykły kawałek chlebka z masłem. Tu już mi się parzy zielona herbata, zaraz ją będę sobie przelewała. Jeszcze troszkę, o, zobaczcie, dopiero ją zalałam. Tak, więc powiem Wam szczerze, nie zawsze ja też tak jem, powiedzmy, wykwintnie, nie zawsze moje śniadania są mocno przekombinowane. Takie zwykłe śniadania również u mnie się zdarzają. Więc moi drodzy, ja zabieram się za moje jedzonko, Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie, a my widzimy się w dalszej części tego vloga. Wiecie co? Zamówiłam sobie, skusiłam się po prostu na coś. Widzicie? Mam paragon. Teraz Wam powiem ceny. Ale skusiłam się na Duplo. Ponownie Duplo. Ja Wam mówiłam o tym, że ja polubiłam akurat te Duplo w wersji z białą czekoladą. Co prawda czekolada biała to jest, umówmy się, to jest coś umownego. Wzięłam dwa opakowania. Możecie zobaczyć. Tutaj jeszcze u tego sprzedawcy było Duplo o smaku takim pierniczkowym, coś takiego. Ale niestety już było wyprzedane. Więc wzięłam tylko te dwa opakowania. Już Wam powiem cenę. Jedno opakowanie było za 16,90 zł. I wzięłam jeszcze mleczną czekoladę z migdałami za 12 zł. Już Wam pokazuję. To było małe zamówionko, ale tak po prostu jakoś mi ostatnio naszło. Zobaczcie, to jest ta chyba niemiecka, dobrze mówię? 200 gramów. Pamiętam, jak mój tata kiedyś, jak jeździł do Niemiec, właśnie takie mi przywoził, uwielbiałam je, pomimo tego, że wiecie, ja za mleczną czekoladą nie przepadam, ale ta wersja jest po prostu obłędna. Tak więc całe moje zamówienie i za całość zapłaciłam 45 zł i 80 groszy. Tak jest. I voilà, zupę wczoraj ugotowałam, dzisiaj sobie zaserwuję. Powiem Wam, że jest przepyszna. Polecam ją Wam. Jest banalnie prosta, zresztą to jest tak zwane czyszczenie, wiecie, lodówki. Wszystko, co macie, najlepiej wrzucić. A kasza, jedna i druga, i odrobina tego ryżu naprawdę fajnie zagęściły, więc nie trzeba było niczym zaciągać, a już przynajmniej żadną mąką. Dzisiaj do zimowej herbaty zrobiłam sobie właśnie tą Sir Williams.
ona jest z gruszką? Chyba z gruszką. I teraz tak, tutaj jest mnóstwo, zobaczcie, cytryny, kora cynamonu. O, dobrze, że akurat wyjęłam, bo widzę, że muszę zrobić nowe zakupy. I do tego dołożę oczywiście ten syrop malinowy z imbirem. I to będzie wszystko, ale może jeszcze, wiecie co? Tak się zastanawiam. O, mam guziki. Żeby już tak było naprawdę zimowo-świątecznie. Przepraszam. Porzucimy sobie, o, tak, goździków trochę. Dobrze, zalewam i będę się dzisiaj tym raczyła. Ale powiem Wam, że już pachnie świątecznie. Cudownie. No i najważniejsze, miód. Tym razem nawłociowy. O, powiem Wam, że to będzie bajka. Przekochani. To ja idę się raczyć moją zimową herbatką. Dajcie znak, czy Wy też lubicie, czy u Was już też zimowe herbaty są. Ja, tak jak Wam powiedziałam w jednym z vlogów, czas na zimowe herbaty uważam za otwarty. Ok. Kolejny produkt, który zużyłam, jest to przecudowna odżywka białkowa o smaku czekolady. Zobaczcie. Tutaj było ile? 1500 gramów, czyli 1,5 kg. Naprawdę świetna, taka prawdziwa czekoladowa. Ja zazwyczaj ją używałam do koktajli oczywiście. No poza koktajlami dodawałam do owsianki, ale wiecie do czego jeszcze? Czasem dodawałam ją również do na przykład ciast, do naleśników, do gofrów, w zależności jaką miałam potrzebę, jaki efekt chciałam osiągnąć. Powiem Wam, że to jest naprawdę coś fajnego. Jeżeli używacie albo naprzód się zastanawiacie nad właśnie odżywką białkową, to z całą pewnością mogę Wam akurat tę markę polecić. Cieszę się, że już wyrzucam to opakowanie, bo jednak w moim małym mieszkanku trochę miejsca zajmuje taka ogromna puszka. Mam jeszcze takie, ile tam, chyba 450 gramów bodajże, tak mi się wydaje. I o smaku truskawkowego sernika bodajże. I tamta też jest przepyszna. Jest to prawda innej marki, ale tamtą gdzieś mogę sobie, wiecie, schować do szafki, natomiast z tym opakowaniem miałam problem. Niemniej jednak, jeżeli miałabym ocenić sam produkt, tak jak powiedziałam na samym początku, to jest coś genialnego i ma mnóstwo bardzo fajnych zastosowań. Wczoraj wpadli znajomi, otworzyłam tą babkę, bo chciałam ją przetestować, a stwierdziłam, że sama jej nie zjem. I powiem Wam, że jest niezła, naprawdę jest niezła. Każdy kawałek, który spróbowaliśmy, może inaczej, każdy z nas kawałek, który spróbował, był po prostu przepyszny. Każdy stwierdził jednomyślnie, że ta babka naprawdę daje radę, pomimo tego, że ona jest, wiecie, dla Lidla robiona, to powiem Wam, że naprawdę jest super. Jak będę w Lidlu, to myślę, że na święta taką dużą babkę sobie kupię. Ktoś, kto lubi skórkę kandyzowaną z pomarańczy, to tutaj będziecie zachwyceni tym smakiem. Przepyszna jest. Polecam. Moi drodzy, muszę Wam o tym powiedzieć. Ostatnio jak byłam u mojej kosmetyczki na depilacji, poleciła mi używać właśnie olejów ze słodkich migdałów. Ja miałam tutaj taką resztkę, co prawda, ale już będę sobie zamawiała kolejne opakowanie, bo to, co robi w ogóle rzeczywiście olejek po depilacji, po tym jak później skóra ładnie wygląda, to powiem Wam szczerze, żaden balsam mi tak nie pomógł jak ten olejek. No to jest coś po prostu pięknego. Skóra jest przepiękna, nawilżona, napięta, przede wszystkim nie ma żadnych wyprysków, jeżeli tutaj mówimy o innych częściach ciała jak nogi. Więc powiem Wam, że ten olejek mnie serio uratował. I pani kosmetyczka powiedziała, że
czasem, jak mamy jakieś takie problemy, że jakieś nam się krostki robią czy coś takiego, to jest, to może to nie to, że to jest jakby regułą, ale to może być powód taki, że mamy złą bieliznę. Bieliznę, która nie jest w 100% z bawełny, ale to nie chodzi też tylko o bieliznę, bo ubrania wierzchnie, które nosimy, czyli rajstopy, spodnie, spódniczki, sukienki, w momencie, kiedy jest tam bardzo dużo poliestru i takiej sztucznej tkaniny, no to niestety nam ta skóra nie oddycha i przez to się robią różne takie niefajne, dziwne rzeczy. Więc ja wzięłam sobie jej słowa do serca i tak jak powiedziałam, będę zamawiała już teraz większe opakowanie takiego oleju ze słodkich migdałów. Dajcie mi znak, czy Wy słyszeliście o tym sposobie, czy Wy też używacie właśnie olejków po depilacji, zwłaszcza takiej depilacji woskiem, bo powiem Wam, że to jest rewelacyjny sposób. Żałuję, że go wcześniej nie znałam. Pewnie uniknęłabym wielu takich niefajnych, niemiłych sytuacji właśnie po mocnej, głębokiej depilacji. No ale tak, wiecie, że lubię się z Wami też dzielić takimi fajnymi sposobami, fajnymi informacjami, więc musiałam przyjść i wam go po prostu pokazać. Moi kochani, przechodzę z pożegnaniem, kończymy tego vloga, trochę się w nim podziało. Pokazałam Wam mnóstwo rzeczy i tych, które zamówiłam, i te, które zużyłam. Jedna polecajka, czyli ten olej z czego? Boże, widzicie, jaką mam kurzą pamięć. Ze słodkich migdałów. To jest coś genialnego, serio. Ja już sobie zamówiłam kolejne nowe opakowanie. Powinno mi na dniach przyjść. I uwierzcie mi, jeżeli macie problemy skórne, to jestem przekonana, że ten olejek Wam pomoże. Tak jak powiedziałam, bo pamiętajcie, że to nie są moje słowa, to są słowa osoby, która na co dzień pracuje ze skórą, na co dzień przy tej skórze robi. To jest osoba wykształcona, akurat tej profesji i tą profesją się zajmującą, więc absolutnie nie czytajcie tych słów jako, nie odbierajcie tych słów jako moich, bo to nie są moje słowa, ale ja mogę na potwierdzenie powiedzieć, że ten olejek serio, ale działa, dlatego że ja go już sobie troszeczkę używam. Już mi się skończył, no ale używałam i jest genialny, naprawdę jest genialny. Zaczynam podchodzić do balsamów tak trochę sceptycznie, ale nie powiem, że zupełnie z nich zrezygnuję, bo uwielbiam też niektórych balsamów konsystencję, zapach, no i one wiadomo, że też mają, przepraszam, zupełnie inne działanie. Ale dobrze, moi drodzy, co jeszcze chciałam Wam takiego powiedzieć? A w związku ze zbliżającym się grudniem, Boże, aż mi się w to wierzyć nie chce, przygotowuję dla Was niespodziankę. Zobaczymy, czy ona mi w ogóle wyjdzie, zobaczymy, czy to wszystko wypali. Trzymajcie kciuki. Ja powiem Wam, że nie mogę się tego doczekać. Będzie to totalny spontan. Ta myśl też powstała zupełnie na totalnym spontanie, więc mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, że sama siebie też, jakby wiecie, nie zawiodę i wszystko pójdzie po mojej myśli. I dopóki mam głos, to jeszcze chciałam, kochani, Wam podziękować, zwłaszcza tym osobom, które do mnie napisały na priv, że proszą o namiar do mnie na Vinted. Kupiliście sporo fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że one będą Wam służyły tak, jak służyły mi. Cieszę się co jakiś czas, powiem Wam, że codziennie jakieś 2-3 paczki wychodzą, więc super, Wy dostajecie nową rzecz, te rzeczy dostają nowe życie, a ja dostaję przestrzeń w szafie. I to, co powiedziałam, pozbywam się kolorów, które już zaczynają mnie drażnić, denerwować, które przywołują na myśl wspomnienia i sytuacje, rzeczy, ludzi, osoby, z którymi no, nie myślę, nie wspominam za dobrze, więc chcę po prostu, mówię, chcę zrobić takie nowe rozdanie w swoim życiu, chcę oczyścić to
w czym żyłam, chcę oczyścić tę energię, w której żyłam, dlatego stąd te duże porządki. Oczywiście z jednej strony też dlatego, że zaczęłam zauważyć, że tych rzeczy naprawdę jest dużo, w których na serio nie chodzę. W 70%, jak przejrzałam chociażby jedną szafę ze swetrami, z bluzami, z t-shirtami, ze spodniami, okazało się, moi drodzy, zaczynam ze sukienkami, ale tam jeszcze jest dużo przede mną, ale z tymi rzeczami, które Wam wymieniłam, to niektóre, powiem Wam, ja nie pamiętałam, że ja jeszcze je mam, więc to też o czymś świadczy i to spowodowało, że chciałam to zrobić. Chciałam zrobić tą czystkę, chciałam zrobić totalną jakby metamorfozę mojego tak naprawdę życia, bo to nie chodzi o, wiecie, o oczyszczenie szafy. Mówię, no oczywiście z jednej strony tak, ale bardziej mi tutaj chodziło o to, żebym ja zrzuciła z siebie też to takie poczucie winy, poczucie niesprawiedliwości. Naprawdę powiem Wam, że przy tych porządkach jest we mnie mnóstwo takich skrajnych emocji, które nie są dobre. Niektóre są destrukcyjne i stwierdziłam, że naprawdę czas na nowe. Czas na to, co powiedziałam, na nową energię, na to, żebym ja zrozumiała, że pewne rzeczy już nie mają miejsca w moim życiu i nie powinny mieć miejsca w moim życiu. To nie jest wina ubrań, absolutnie, żebyście tego też tak nie odebrali, ale chodzi o to, że ubrania były częścią, bądź też towarzyszyły mi w tamtym okresie, w tamtych momentach mojego życia i to jest też jedna maleńka oczywiście składowa do tego, że no właśnie, że ja się czułam źle. Dobrze, kochani, ale wiecie, bo ja bym mogła tak gadać i gadać, a to nie o to chodzi, ja przychodzę z pożegnaniem, nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo, widzę, że te krótsze odcinki lepiej się przez Was oglądają, macie chyba więcej na to czasu, a te dłuższe tak troszkę po macoszemu są traktowane, zresztą możecie mi oczywiście napisać w komentarzu, czy wolicie dłuższą formę filmów, czy taką krótszą. Dobrze, kochani, teraz już naprawdę kończę. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Przytulam Was jak zawsze bardzo mocno. Buziaczki Wam ślę. No i co? Do miłego następnego. Ciao! Si quieres creer